Homilia paschalna Melitona Sardes, biskupa. Prorocy przepowiedzieli wiele rzeczy o tajemnicy Paschy, którą jest Chrystus. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. On zstąpił z nieba na ziemię dla cierpiącego człowieka i przy się w jego ciało w łonie dziewicy wyszedł stamtąd jako człowiek. Biorąc ciało podległe cierpieniu, wziął na siebie mękę cierpiącego człowieka i zniszczył ją. Duchem zaś, który nie mógł umrzeć, zabił śmierć, morderczynię człowieka. Przywiedziony jak jagnię i zabity jak owca, wybawił nas niby z Egiptu od służby temu światu i wyzwolił nas z niewoli diabła, jakby z ręki faraona. Dusze nasze naznaczył własnym duchem, a członki naszego ciała pomazał swoją krwią. On jest tym, który okrył hańbą śmierć, a diabła pozostawił w nieutulonym żalu, jak Mojżesz faraona. To on zranił nieprawość, a niesprawiedliwość pozbawił potomstwa, jak Mojżesz Egipt. On jest tym, który nas wywiodł z niewoli na wolność. Z ciemności do światła, ze śmierci do życia, spod władzy tyrana, do wiecznego królestwa i uczynił nas nowym kapłaństwem oraz ludem wybranym na wieki. On jest paschą naszego zbawienia. To On w wielu musiał znosić wiele. W Ablu został zabity, w Izaaku związano mu nogi, w Jakubie przebywał na obczyźnie, w Józefie został sprzedany. W Mojżeszu podrzucony, w baranku paschalnym zabity, w Dawidzie prześladowany, w prorokach zelżony. Poczęty w łonie dziewicy, zawieszony na drzewie krzyża, pogrzebany w ziemi, z martwych wstał i wstąpił na wysokości niebios. On jest milczącym barankiem, barankiem zabitym, zrodzonym z Maryi, pięknej owieczki, wzięty ze stada i poprowadzony na zabicie wieczorem został złożony w ofierze a nocą go pogrzebano nie łamano mu kości na drzewie krzyża a będąc w ziemi nie uległ rozkładowi lecz powstał z martwych i wskrzesił człowieka wyprowadzając go z grobu od